Cześć, Tubowska. Zapraszam Was na rozmowę ze mną w ramach cyklu Rozmówka z. Posłuchajcie opowieści o dzikiej i będą rzeczy, których jeszcze nie słyszeliście. Ciao! W ogóle tak przysłuchiwałem się wszystkim twoim albumom, bo jakby znamy się od początku, czyli od Kaktusa. Strasznie się uspokoiłaś na tym albumie. Serio? Porównując pozostałe. A w ogóle się z tobą nie zgadzam. Tak? Mhm. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że jest bardzo energetycznie na tej płycie. Oprócz dwóch ballad, to one właśnie mają taką nawet trochę poprokową energię w sobie i są mocniejsze niż poprzednie rzeczy, jeśli chodzi o brzmienie. Mi się wydaje właśnie, może pod tym względem, że jest mniej elektroniki, a chyba więcej żywych instrumentów. To na pewno tak, tak. No przede wszystkim są gitary i jest gitara elektryczna, to też bardzo dużo zmienia i ta elektronika ma inną trochę funkcję niż poprzednio. No jest jej zdecydowanie mniej, ale zastanawiam się, bo tak rozmawialiśmy ostatnio przy okazji właśnie albumu Sorrento i często mówisz w wywiadach, że mówiłaś jedno, a czułaś drugie. Aha. Jeżeli chodzi o zwłaszcza wypuszczenie. W tym momencie promocji, prawda? Tak. Bo to było takie już... O Jezu, to była pandemia, a ja tam się uśmiechałam do tej płyty. Ja to pamiętam do dzisiaj, jak rozmawialiśmy chyba na Zoomie, czy na którymś z tych komunikatów. Nie masz troszeczkę takiego żalu, że nie było ci dane jakby trochę bardziej popromować, pojeździć z koncertami z tym albumem, bo trochę jakby przepadł, mam wrażenie. No, na maksa przepadł. No. Bardzo, bardzo mi żal. Tej płyty, tak naprawdę ona nie miała swojej trasy koncertowej już później, no bo to trochę tak działa, że jak już wydasz i wydasz w złym momencie, to się tak nie da z tą płytą. Ona też z drugiej strony dała mi jakieś życie właśnie w tym najgorszym momencie pandemii, że ja naprawdę miałam co robić. Odbywały się wtedy te live'owe koncerty, jakby trochę tam zagraliśmy takich dziwnych rzeczy. Trochę pograliśmy latem, gdy była odwilż plenerowych koncertów, więc to nie jest tak, że ona w ogóle nie zaistniała. Zrobiliśmy Sorrento Performance, czyli ta szalona formuła taneczna, która była jakimś spełnieniem moich marzeń, chociaż była niesamowicie trudna do realizacji. Więc trochę się wydarzyło, ale rzeczywiście miałam totalny niedosyt. Ale ja ci powiem ze swojej strony, że ja poczułem totalnie wakacje słuchając tego albumu i zapomniałam o tym wszystkim, co się działo. To więc super. Jakby misja w jakiś sposób spełniona. Super, cieszę się bardzo. I ja tak, jak powiedziałem na początku, znamy się już od Kaktusa i przysłuchuję się też temu, jak ty się zmieniasz. Czy uważasz, że twoja muzyka jest trudna w odbiorze, czy właśnie łatwa? Nie wydaje mi się, że jest trudna. Wydaje mi się, że można ją odbierać na różnych poziomach intelektualnych, jeśli chodzi o tekst. Że wiem, że na przykład Dzika podoba się dzieciom, ta piosenka, jakoś to jest zawsze taki ciekawy wyznacznik, bo dzieci są niezwykłym takim testerem treści. I mimo tego, że to nie jest muzyka dla dzieci, to jednak coś je w tej piosence interesuje, ale one jej nie rozumieją w taki sposób, jakby o czym ona jest do końca, prawda? I to jest właśnie fajne w muzyce, że w tekście, że w ogóle po pierwsze można w ogóle nie rozumieć po polsku i też lubić piosenkę, prawda? Po drugie, jak już się rozumie tekst, to można jakby wnikać w kolejne warstwy. Można, nie wiem, włączyć teledysk i zobaczyć jeszcze kolejną warstwę. Ale wydaje mi się, że ta warstwa tekstowa nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Ja mam wrażenie takie, że ty z każdym albumem podnosisz sama sobie poprzeczkę pod względem tych tekstów, bo jednak trzeba przystanąć, nawet przy niektórych wersach, i na dłużej się zastanowić, co autor miał na myśli, bądź też co ja mogę znaleźć w tym utworze, bądź fragmencie dla siebie, ze swojego życia. No dobra, a który wers masz na myśli? No jest sporo. Musielibyśmy po kolei iść, ale ja często z tobą stopowałem, zwłaszcza te balady, które mamy na albumie i przekładałam na swoje życie i znajduję tam kawałek siebie w tych utworach. Cieszę się. Chociaż o tych utworach za chwilę jeszcze pogadamy, bo no, niektóre... Mam swoje top 3 oczywiście sobie, musiałam wybierać, no to tak. Było ciężko. Ciekawa jestem bardzo. Ale to za chwileczkę, bo najpierw opowiedzmy ogólnie o płycie, bo płyta Dzika to jest
opowieść o kobiecie i wokół kobiety. I nawet w swoim dokumencie sama odpowiedziałaś na pytanie, które zadałaś innym fascynującym kobietom, co dla nich jest kobiecość, a co dla ciebie jest, co dla ciebie oznacza po prostu bycie kobietą. Bycie dobrym człowiekiem tak naprawdę jakoś nie postrzegam. Co prawda postrzegam siebie w kategoriach płci, bo jakby gdzieś bardzo identyfikuję się z tym, czym jest kobiecość we mnie. Na przykład nie chciałabym być mężczyzną, nie chciałabym się z nikim zamieniać. Ale czy mam przewalone, czy jak? Nie, to nie o to chodzi, po prostu jakoś, no nie wiem, lubię to, że jestem kobietą, zwyczajnie. Choć i bardzo lubię mężczyzn również, jakby w ogóle nie, to nie ma dla mnie znaczenia, jakby nie postrzegam właśnie ludzi w kategorii płci, to nie jest najważniejsza kategoria, więc jak mnie pytasz, jaką kobietą bym chciała być, albo tak, to bardziej myślę sobie w kategoriach jakby takiej tożsamości człowieka, że po prostu kimś dobrym, kto jest czuły na jakieś potrzeby innych z jednej strony i po prostu wrażliwy może na potrzeby innych, być świadomą osobą, to jest coś, do czego dążę i dużo tworzyć jakichś wartościowych rzeczy. To są takie moje, wiesz, idee. A w takim razie, kim jest dzika? Jakbyś miała w jednym zdaniu tak opowiedzieć. Krótko, zwięźle i na temat. Dzika jest tą częścią naszej osobowości, która odpowiada za twórczość, za kreatywną energię, za tą taką energię, która jest nieograniczona niczym i dzieje się tu i teraz i jest spontaniczna. Koniec zdania. Więc masz bonusa, możesz dobrze dalej mówić. Świetnie. No i jest to część niezbędna każdemu i na pewno też każdemu twórcy. I mi się ona w pewnym momencie zagubiła, właśnie gdzieś w tej pandemii. Ja jakoś, było mi ciężko, nawet nie chciało mi się, przestało mi się chcieć tworzyć. To był taki właśnie dla mnie trudny moment. I musiałam ją w sobie na nowo odnaleźć i stąd ta piosenka powstała. Po drodze przeczytałam książkę Natalii de Barbaro, która operuje właśnie tym sformułowaniem dzikiej dziewczynki, takiego archetypu jednego z czterech, który w nas tkwi. Tak, no i jakoś też mi to tak zabrałam sobie z tej książki tą dziką i wzięłam ją dla siebie i ją chciałam opisać po swojemu w tej piosence. No a potem ten utwór stał się tak ważny, że postanowiłam, mimo tego, że to był pierwszy single z płyty, to postanowiłam tak zatytułować cały album. Zdanie wielokrotnie złożone to było. Tak. Powiem ci tak szczerze na dobrą sprawę, chciałam teraz troszeczkę odbić piłeczkę. Dobrze. Bo mówimy o tej kobiecości, o kobietach. Zajebiste jest to w ogóle, że artystki ostatnio się zaczęły tak solidaryzować w tej kobiecości, o tym głośno śpiewać, ale też o tej akceptacji, bo też to jest opowieść o akceptacji. I zanim przejdę do tego odbicia piłeczką, bo teraz mi się żarówka zapaliła. Często właśnie mówimy teraz o tej akceptacji siebie. I czy co dla ciebie było najtrudniejsze w tym, żeby zaakceptować siebie taką, jaką jesteś? Czy może nadal jakby to jest proces, który trwa? Mi się wydaje, że to jest nieustanny proces, że ponieważ zmieniają się okoliczności ciągle, wiesz, coś tam nam dolega, nie wiem, różne rzeczy się dzieją w życiu i po prostu musimy ciągle się tego uczyć na nowo, siebie. Ale co było dla mnie najtrudniejsze do akceptacji? Może jakaś moja fizyczna strona, jakieś części ciała, które niekoniecznie kochałam, na przykład to, albo zaakceptowanie to tego, że jaka jestem w ogóle, tak jakby, kurczę, nie wiem. Chyba, wiesz co, chyba ja mam dość sporo akceptacji w sobie od dawna dla siebie. Najtrudniej chyba jest mi z tą fizyczną stroną, albo z tym, że czasem są takie momenty, że jest gorzej, że gorzej się czujesz tak po prostu. Patrzysz w lustro i myślisz sobie, no, bywało lepiej. I że jakby to też jest okej, że po prostu są takie dni, że człowiek czuje się gorzej i fajnie jest móc po prostu zaakceptować. I jak ktoś ci mówi, no uśmiechnij się, to mu powiedzieć sorry, ale nie mam ochoty. Że jakby dać sobie tą przestrzeń i tą, że nie musisz się podporządkowywać, że po prostu czujesz się tak, no i sorry, ale nic tobie do tego. Wiesz,
to takie uśmiechanie się na siłę na przykład jest dla mnie niesamowicie męczące. A teraz częściej się jednak spotykamy z tym. Jesteśmy w dobie internetu, gdzie tak. trzeba ładnie zapozować te zdjęcia, prawda? Prawda. Tak. Jest tak. A poza tym ja naprawdę lubię się uśmiechać do ludzi. No po prostu, ale co? Czasem, wiesz, na przykład dzisiaj sobie zrobiłam na Instagramie zdjęcie i nie dość, że jestem ubrana na czarno, to jeszcze się nie uśmiechnęłam. I ktoś napisał mi, uśmiechnij się. I to było miłe w ogóle. To nie było, to było bardzo fajne dziewczyny i tam sobie chwilę porozmawiałyśmy, ale tak właśnie sobie pomyślałam, że właśnie nie będę się uśmiechać. Nie mam ochoty. Tak. Mam inny mód. Dokładnie, dzisiaj. Dokładnie. I o to chodzi, że właśnie zaakceptowanie w sobie tego, że różnie może być. Ale często właśnie się spotyka z tym, że jeżeli ktoś ma gorszy dzień, a jest osobą publiczną i doda właśnie takie zdjęcie jak ty na przykład dzisiaj, to ludzie wręcz oczekują od takich osób, że mają się cały czas uśmiechać, być radosne i nie powinny mieć żadnego gorszego dnia. Rozmawiałam czasami z artystami podczas wywiadów i mówili, że oni mają takie sytuacje. No tak, tak. To jest creepy. To jest creepy, ale trzeba normalizować te sytuacje. Dokładnie. Poza tym też chyba wydaje mi się, że nie trzeba się wcale tłumaczyć. I to też no po prostu co, wrzucasz i po prostu co ci tam obchodzi, że ktoś coś skomentuje. A z drugiej strony czasem wzrusza mnie to, że ludzie są tacy, że ja na przykład mam jakąś smutną minę, a ktoś pisze, ojej, źle się czujesz, wszystko okej. Okay. To jest w sumie miłe, to jest taki ludzki odruch. Tak. I może nawet nie muszę odpisywać, ale myślę sobie, że to jest miłe. Taka empatia wręcz. Tak. No, zazdroszczę ci takich. No mnie też pisze, żebym się uśmiechał, chociaż rzadko twarz publikuję. Tu musisz częściej, bo jest ładna. No, teraz się zrumienię, będę bardziej czerwony niż w kolorze marynarki. Naraz. A teraz to obiecane odbicie piłeczki. Kobiety, kobiecość. A ja się zapytam, czego mężczyzn powinna nauczyć ta płyta? Dobre pytanie. Po pierwsze, to ta płyta w ogóle niczego nie musi uczyć. Bo ja jestem daleka od... co prawda jestem belfrem, ale tylko w środę rano przez 1,5 godziny. I pracuję ze studentkami i one już... Ja tylko jestem impulsem, a one mogą sobie z tym zrobić dalej, co chcą. I właśnie tak myślę o tej płycie, że ona może być dla kogoś impulsem do wejścia w głąb siebie, po prostu. Może do odszukania jakiejś właśnie dzikiej w sobie natury, albo znalezienia w sobie tej iskry, albo może gdy mężczyzna ma jakąś strasznie dużą amplitudę emocji, to pomyśli sobie, to po prostu, to się jakoś połączy z piosenką Wielka Cisza. Albo może, wiesz, są jeszcze te ballady, które w sumie są o relacjach, jak na przykład Rzeka, albo Kosmyk. No i mogło na przykład odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jak przyjdzie koniec świata, to czy będą tęsknić na przykład. To jest właśnie piękne. Bardzo, bardzo, bardzo piękne. I nawet teraz mam w głowie, jak to śpiewasz. Po prostu to jest magiczne, że mówisz cytat i od razu usłyszysz to w głowie. Cieszę się. Boże, lubię tą piosenkę. Będę miała z nią niespodziankę za jakiś czas. Ale klip czy coś innego? Bo po tobie to można się różnych rzeczy spodziewać. Nic ci nie powiem, ale niespodziankę. No troszkę. Poza kamerą mi powiesz? Może, może. Dobrze. Patrząc na całość jakby twojej twórczości, mam wrażenie, że poruszasz tam różne kwestie. Od samego początku nie będziemy mówić, jakie dokładnie wszystkie, bo rąk mi zabrakło, palców. Ale jest na przykład tam o kobiecości, o seksualności. Też nie boisz się trochę takiego romansu z polityką mieć. Ale też poruszasz tam inne kwestie, ale zastanawiam się, czy ty jako artystka czujesz w sobie taką potrzebę mówienia o takich trochę niewygodnych tematach i często tematach tabu, czujesz taką potrzebę mówienia, śpiewania? Czy to wynika właśnie z na przykład jakiejś takiej presji i czasach, i z czasów, w jakich żyjemy, że to coś jest aktualnego i trzeba o tym napisać? Nie czuję takiej presji. Ja
może parę razy w życiu poczułam, że Boże, wszyscy się wypowiadają, ale też wydaje mi się, że po prostu jak się tego nie czuję, to nie ma sensu się wypowiadać. Raczej czułam wewnętrzną jakąś presję, taką związaną z tematami, które mnie bezpośrednio dotyczą, które związane z prawami kobiet. I to właściwie nie była presja, tylko jakiś wewnętrzny imperatyw, który mi mówił, nie no, no po prostu no szlak mnie trafi, muszę coś, po prostu muszę się wypowiedzieć. Bo wiesz, bo też czuję, że przede wszystkim, że trzeba znaleźć odpowiedni język, by mówić o rzeczach. I ja po prostu szukam tego języka w twórczości. Więc wydaje mi się, że mój język, wiesz, my zrobiłyśmy z Magdą Zielińską klip właśnie o in vitro i o niepłodności. I to jest temat związany z polityką również w pewnym sensie, ale w tym teledysku nie ma żadnej polityki. On jest po prostu zwyczajnie o człowieku, który jakoś cierpi. Bez tego teledysku ta piosenka nie ma w sobie tej treści zawartej. To wszystko to są takie kolejne warstwy, które można sobie odkrywać, a to, co jeszcze dodatkowo mówię w wywiadach, może bardziej wtedy jest jakoś zaangażowane społecznie, no bo wypowiadam jakieś swoje poglądy, na przykład uważam, że in vitro powinno być finansowane przez państwo i nie powinno być tematem tabu. No to jest jednak zabieranie w jakiejś sprawie społecznej, która dotyczy nas wszystkich i w jakiś sposób zahacza politykę i się tego trochę nie boję się tego, bo no bo takie mam poglądy i koniec. Nie wydaje mi się, że wiesz, im bardziej mówię o tym, co myślę, tak tym bardziej wydaje mi się, że będę zrozumiana przez odbiorcę swojego. I wiem, że nie każdy będzie mnie kochał i to nie o to chodzi. Ale ja wolę, żeby słuchali mnie tacy ludzie, którzy będą potrafili się ze mną jakoś utożsamić. Z moją muzyką przede wszystkim, którym ona coś wniesie do życia. Wierzę w to, bo ona, a przede wszystkim na początku zawsze musi wnosić coś do mojego życia i jakoś mnie wzruszać. I właśnie te piosenki na Dzikiej, na płycie Dzika, takie są, że mnie wzruszają. I dopiero wtedy mogą działać na kogoś innego. A miałaś takie zdania o tym albumie, że to jest totalnie inna ścieżka i powinnaś wrócić na to, co zaprezentowałaś, nie wiem, w Sorrento, w Kensach, Kaktusie? Ludzie, dziennikarze, krytycy i tak dalej słyszą, że jakby zmieniłam trochę tą muzyczną drogę, że właśnie ta muzyka jest bardziej gitarowa, że jest mniej elektroniki, ale dostrzegają teksty. I mam wrażenie, że poprzez tą, bo to nie jest tak, że ja zaczęłam nagle inaczej pisać. Też to, w jaki sposób muzyka działa z tekstem, sprawia, że ten tekst jest bardziej na froncie. I mi to odpowiada, bo te teksty są ważną częścią tych piosenek. No i nie spotkałam się, żeby ktoś powiedział, że nie idź w tą stronę, w ogóle zboczyłaś w złą ścieżkę. A poza tym nawet jakby mi ktoś tak powiedział, to nie wiem, chyba bym nie brała tego na poważnie. No, ile ludzi, tyle opinii. Dokładnie. Jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Otóż to. Tak. A miałeś przy okazji wypuszczenia tego klipu takie wrażenie, że troszeczkę wzięłaś za duży ciężar na siebie? Bo ja czytałem komentarze pod teledyskiem, na twoich mediach społecznościowych i mega duże wsparcie otrzymujesz od kobiet w tych komentarzach. Naprawdę, ja jak czytałem kilka dni temu, to łzy miałam w oczach, naprawdę, bo to jest takie ciepło bije od tych kobiet. Tak. Jesteś ich tak jakby trochę reprezentantką, która wzięła jednak taki ciężar spory dość na siebie. I czasem już nic nie rozumiem, bo za dużo czuję. Czasem mi zejdzie ciśnienie, wtedy wiem, że nic nie wiem i ciągle zaczynam od nowa. Nie ma rozmowa. Był w momencie premiery i też tych wszystkich wywiadów, takich zwłaszcza tych telewizyjnych i też w Gazecie Wyborczej, to przyjęłam rzeczywiście taki dość nagły ładunek tych komentarzy i to mnie troszeczkę przytłoczyło. Mimo tego, że one w ogóle były niesamowicie pozytywne, to znaczy takie, no, że ludzie po prostu dzielili się swoimi historiami albo dziękowali mi w ogóle za ten głos. Wśród tych ludzi byli też w ogóle moi znajomi, których nie słyszałam na przykład jakiś czas, którzy się odzywali znienacka dzwoniąc. No to było dla mnie takie niesamowite, a z drugiej strony też no po prostu trudne, bo tego było bardzo dużo. Ale w ogóle tego nie żałuję. Uważam, że to po prostu była taka chwila, no bo wiadomo, premiera zawsze jest tym takim najmocniejszym punktem, ale wiem, że to dalej jest.
to już nie zniknie, mam nadzieję, z przestrzeni YouTube'a i w ogóle wszystkich tych mediów. I właściwie to mnie to uwalnia, to jest dla mnie takie wspaniałe, że są ludzie, którzy mają, wiesz, no bo ja wiem, że są setki tysięcy ludzi w Polsce z takim problemem i ja się strasznie cieszę, że to może być wsparciem dla nich. Ta rozmowa, ta przestrzeń, to, że mogą nawet pod tym YouTube'em po prostu podzielić się swoją historią, że mogą jakoś wracać do tego filmu, że mogą wracać do tej piosenki, bo piosenka to jest coś, co można sobie zabrać ze sobą, wiesz, można ją sobie śpiewać pod nosem, jakby nie trzeba nawet jej słuchać na Spotify czy gdziekolwiek, po prostu ją możesz nawet mieć w głowie i może w jakimś trudnym momencie mogą do niej wrócić. W ogóle jestem strasznie szczęśliwa, że to zrobiłam, bo też mi z tym jest lżej tak naprawdę, że nie jestem sama. Tak, jakby trochę taki swój ból podzieliłaś między... uwolniłaś go, o tak, tak. Może nie podzieliłaś, ale uwolniłaś go. Tak, dokładnie. W ogóle w Dzikiej jest to piękne, o tych warstwach, o których już mówiłaś dwukrotnie, to, że słuchasz albumu, oglądasz teledysk i masz totalnie inne spostrzeżenie tego, jak odbierasz piosenkę i o czym ona jest, a inaczej jest o klipach. W ogóle to masz bardzo rewelacyjne klipy. Dziękuję. Od początku do końca przemyślane stroje, jakby całość, jeżeli chodzi o miejsca też, jest po prostu szapoba. Oh, thank you. Bardzo się staram. Bardzo się staram. Przyznam, że poprzeczka jest wysoko. Jest to trudne. Jest to bardzo trudne i bardzo dużo tych klipów zrealizowałam. Są bardzo różne. Też strasznie się z tego cieszę, że jest właśnie Dzika, taka na fuercie, taka w ogóle taka niepolska. Tak, i mnóstwo emocji tam jest też tak, i ona... w tobie przede wszystkim, bo jesteś tam główną bohaterką. Tak, ale jeszcze jest Aga, właściwie jesteśmy we dwie bohaterkami, ona też jest niesamowita. Aga Konopka tam tańczy i jest nad tą choreografią długo pracowałyśmy. Mamy no wielką ciszę, jest ziemia mi się pali, taki totalnie dirty, czarno-biały, jeszcze nie miałam czarnego-białego. Taki szalony klip działający się w mieście, w tym błyszczącym kostiumie. Który też na maksa oddaje moją osobowość. No i jest Bałtyk, gdzie się włóczymy, gdzie się włóczę samotnie nad Bałtykiem, takich to jakby koniec wakacji. Kąpię się w bardzo zimnym Bałtyku, miał chyba 9 stopni. Jezu, ja bym nie wytrzymał. Hardcore, naprawdę. Morsowałam. Chociaż nie miałam wcale takiego zamiaru na początku. Spontanicznie wyszło. Staram się, żeby... No i przede wszystkim są Iskry, które też właśnie przede wszystkim jeszcze powstał do nich film dokumentalny. Nie, no naprawdę, to była przygoda, to była droga. Robienie tych teledysków to była droga. I one bardzo dużo czasu i mojej energii pochłaniają, ale cieszę się z tego, bo one budują cały świat tej płyty. To jest po prostu jakby taki świat i kolejne drzwi, które sobie można otwierać i wchodzić. I wydaje mi się, że on jest naprawdę dość taki szeroki. Tak mało mnie przy tobie jest, tak bardzo nie wiem jak rozmawiać z tobą, byś usłyszał mnie. Jak drzewo rodzę się na nowo, w cyklu przemian trwa. Ale nie potrafiłabyś sobie w jakimś, którymś klipie lekko odpuścić i oddać pałeczkę drugiej osobie? Totalnie oddaję pałeczkę. Przecież mam reżyserów, mam choreografię. No tak, ale mi się wydaje, że ty tam jednak chyba musisz pilnować od A do Z wszystkiego, bo wszystko jest dopracowane z tego, co ty wypuszczasz ludziom. Ja tak, no bardzo pilnuję tego, ale też pracuję z takimi twórcami, którzy bardzo pilnują i są perfekcjonistami. To jest bardzo trudne przy tym, że nie ma się nieograniczonych środków, bo niestety w filmie środki są konieczne, ale no jest to... Dlatego bywa to bardzo trudne, ale najważniejsze jest właśnie pracować z ludźmi, z którymi się rozumiemy i z którymi chce się dostarczyć tą jakość. Dla mnie ta jakość jest kluczowa. Właśnie ja słyszałam, że ty inwestujesz w siebie i w to, co wypuszczasz i zastanawiam się, że gdybyś rozmawiała ze sobą na początku swojej kariery, to też tak byś do tego podchodziła, że jakby to, co zarobię, to jest inwestycja w siebie, więc muszę jakby do tego podejść rozważniej. Czy jakbyś zrobiła tak samo? Tak samo, cały czas idę tą drogą. Tylko ja widzę nie tylko tą stronę artystyczną, ale ja też znam tą drugą stronę, tą wydawniczą i zdaję sobie sprawę z ograniczeń i świadomie bardzo podejmuję czasem decyzje, że na przykład, nie wiem, tu wydam więcej pieniędzy,
chociaż może to bez sensu, ale tak z takiego sprzedażowego punktu widzenia, ale dla mnie ważne jest to, by ten klip na przykład, bo on jest, nie wiem, moim wizerunkiem jest ważny dla mnie, że jakby chcę to docisnąć na przykład i gdzieś tak muszę balansować na tej krawędzi. To bywa frustrujące. To myślę, że dzisiaj świat jest wokół pieniądza się kręci, prawda? No, niestety trochę i ten rynek zawsze, muzyczny też. Zawsze się kręci wokół pieniądza, mimo tego, że no po prostu, żeby tworzyć, czasem nie trzeba nic. Po prostu wystarczy swoja własna głowa, kartka i pianino, ale by potem jakby materializować te swoje marzenia o muzyce, o produkcji muzycznej, o tym, żeby te klipy właśnie jakoś wyglądały, no to jest inwestycja. To jest trudne i też wymaga umiejętności podejmowania ryzyka. Bez ryzyka nie ma zabawy, bez ryzyka nie ma picia szampana potem. Tej drugiej części nie znałem. A w ramach tego, że mnie wyedukowałaś. Tak, właśnie, wcale cię nie wyedukowałam, ty na pewno to świetnie wiesz wszystko. Znaczy tak, ale chodzi o to co powiedziałaś na końcu z tym szampanem. Aha. To po prostu pierwszą część znałam, ale drugą nigdy. Nie słyszałeś? Nie. Okay. A jak jesteśmy w edukacji, to chciałbym się zapytać, czy jako artystka czujesz taką misję edukacji słuchaczy poprzez swoją twórczość? Nie, totalnie nie. Nie, w ogóle ja po prostu chciałabym, żeby moje piosenki niosły ze sobą jakieś wartości, w które ja wierzę i one są totalnie uniwersalne i nie mam potrzeby w ogóle edukowania, w ogóle nie cierpię takiej sztuki, która jest jakaś taka moralizatorska, edukacyjna. Ale w szkole na języku polskim bardzo często przecież jest, co autor miał na myśli, mamy obraz, jakby to jest edukacja. Co no tak, to można powiedzieć, że edukuję w wywiadach, słuchaj, bo ciągle mnie ktoś pyta, co miałam na myśli na przykład poprzez coś. Ale wydaje mi się, że po prostu sztuka jest po to, by ją odbierać zmysłami i też intelektem. I im bardziej jesteś, im bardziej umiesz czytać sztukę, tym więcej możesz smaczków z niej wydostać. To dotyczy każdej sztuki, nie tylko czytania tekstów. Wydaje mi się, że no, chociażby weź jakiś wiersz, który czytałeś w podstawówce i przeczytaj go dziś. Totalnie kiedyś wydawał się trudny, a dzisiaj na przykład wydaje ci się bardzo prosty do zrozumienia, bo wiersz operuje pewnym skrótem, pewną jakąś syntezą czy jakimś symbolem i ty na przykład dziś te symbole czytasz bez problemu, bo już masz je gdzieś zakodowane w głowie. A jak miałeś 10 lat, no to ich nie rozumiałeś. I tak jest z piosenkami, tak jest z obrazami, tak jest z tańcem. Taniec też operuje, to jest też język symboli. Więc tak o tym myślę. Pięknie ten taniec w swoich klipach prezentujesz. Ja kiedyś tańczyłem 9 lat, więc na dobrą sprawę, wiesz. Dla mnie to też jest ważne, jak artysta potrafi tam się poruszać. To jest dla mnie takie ważne. Ja w to inwestuję swój czas i swoją też pracę. Wręcz i nie będę czekać. Na nowo wgrywam system, by sterować mnie zawieszać. A ty tańczyłaś? Współczesny. Współczesny, no tak mi się wydawało po ruchach. No. Też kiedyś chciałam, ale stwierdziłam, że już może trochę za późno. A wiesz, że do dzikiej, jak robiłyśmy tą choreografię z Agą, to szukałyśmy właśnie tych symboli trochę, żeby to było bardzo emocjonalne i takie, ale jednak, no wiesz, w tańcu szukałyśmy tego motywu walki, no i motyw walki jest pasodople. Tak. I my wzięłyśmy lekcję pasodople, żeby poczuć tą energię w ciele, bo tam są bardzo konkretne pozycje ciała, takie, których nie umiałyśmy obie, bo Aga jakby gdzieś wywodzi się ze streetu i też ma współczesny, ja współczesna, więc no to nam bardzo dużo dało, to zrozumienie tego, nie tylko oglądanie na filmie Mistrzów pasodople, bo jakby oczywiście to jest dostępne i super, ale jednak też lekcja, by wiesz, wiedzieć skąd się bierze ta energia w ciele. Ale z drugiej strony wojna to też mamy w tango. Tango argentyńskie albo zwykłe tango takie turniejowe, bo to masz wojnę kochanków wtedy. No tak, tak, dokładnie. Ale właśnie nam chodziło o taką, wiesz, walkę wręcz, że w końcu jest ten motyw, że on przebija byka. I to tam jest, w tym choreografii jest ten taki moment, że ja ją przebijam. Jak mogłaś, nie wiem. Czułem spojrzenie. Zgubić.
Muszę wrócić do tego, bo wróć jakby... pod tym kątem obejrzy, to ciekawa teraz jestem. Będę inaczej patrzył na ten teledysk. No, właśnie jestem bardzo ciekawa, co powiesz. Zobaczysz to na pewno, skoro tańczyłeś. Tak, no jak teraz mi powiedziałeś jeszcze pasodoble i ruchy, no to będę teraz szukał specjalnie. To są, wiesz, one są tylko, to były tylko impulsy. My sobie wzięłyśmy coś. Mhm. No tam jest ta charakterystyczna pozycja głowy czy rąk. Mhm. W ogóle ułożenie ciała, jakiś tam taki element. Dobra, nieważne, dygresja. Tak, to teraz będę inaczej patrzył na ten teledysk i jak już mówimy o teledysku, już mówiliśmy sporo o teledyskach, bo je uwielbiam, to mam dla ciebie te trzy moje. Dobrze. Are you ready? I'm so curious. Nie będzie to pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo to by było bez sensu i nie dałoby dobrze, rady. Dobrze, czyli trzy ulubione bez pozycji. Bez pozycji i oczekuję od ciebie, abyś opowiedziała mi bardzo ciekawą rzecz na temat tego utworu. Taką, którą nigdy nie powiedziałaś nigdy nikomu. Słuchaj, ja tyle już wywiadów udzieliłam, że nie wiem, czy to jest coś takiego. Właśnie. Ale postaram się coś wyciągnąć. Myślę, że będziesz miała łatwość, dlatego że dwa utwory to nie single. Dobrze, słucham. Rakiety. To jest chyba najbardziej przypominający mi wcześniejsze twoje utwory utwór na tym Dokładnie, albumie. Właśnie chciałam to powiedzieć. No na pewno on jakoś tak łączy się, bo tam są takie części wyraziste, że ja tam tak melorecytuję, co bardzo łączy z poprzednimi piosenkami. No bo ja lubię te melorecytowane fragmenty. Jest opowieść, bo na przykład w Kęcach było dużo opowieści, to jest cała opowieść, prawda, że ona, a potem, że on i jest ta zabawa. No wiesz, to jest trochę taka historia o tym, że no mogli się spotkać, ale się nie spotkali, niestety, jakby to się nie udało, chociaż mogłoby być pięknie. Więc wydaje mi się, że każdy w swoim życiu chyba choć raz przeżył takie spotkanie z kimś, że wiesz, była chemia, ale iskrzyło, ale to był nieodpowiedni czas albo nieodpowiednie miejsce. To o tym trochę jest ta piosenka i lubię strasznie jej refren. Ja w ogóle ją słyszę w takim bardzo elektro też wydaniu. Mieliśmy z Archim dużą zagwozdkę, bo no wiesz, ona jest częścią tej płyty i chcieliśmy stworzyć spójny materiał, a z drugiej strony totalnie marzę o tym, by ktoś zrobił jej remix i to taki super cool remix. Taki, że on może naprawdę dobrze bujać na jakiejś imprezie. To myślę, że to zrobię. Tego jeszcze nikomu nie powiedziałam. Twoje usta jak rakiety torpedują mnie. Twoje oczy jak sztylety przebijają serce. Chyba, tak mi się wydaje. Dobrze, z Archim. A gdzie się w ogóle z Archim pracowało? Z Archim wspaniale, tak. Uwielbiam człowieka. No bo to trochę zdrada po tylu płytach. Mówisz? No. No ale myślę, że wybaczył Janek. Nie, prawda? Jan Smoczyński, dalej go kocham. Dalej jest moim, no jestem z nim związana zawsze. Czterema płytami i na tej płycie jest też System Error. I myślę, że jeszcze nie jedną piosenkę razem napiszemy. Natomiast no Jaś też był zajęty. Pisał płytę z Kamilem Bednarkiem, więc ja też szukałam nowych dróg, nowych spotkań z nowymi osobami. I też to było dla mnie bardzo otwierające. Potrzebowałam też tej jakiejś innej, nowej energii. I spotkaliśmy się z Archim w bardzo dobrym dla nas momencie po prostu. Takim, że jakoś nasze wrażliwości się spotkały. Czyli rakiety nie o was. Nie. Odwrotność. Nie o nas. U nas chemia. Tak. U nas chemia muzyczna. Dobrze. Ale tak mi, czy ja dobrze pamiętam, czy ty swoje pierwsze trzy albumy wydałaś rok po roku? Wiesz co, rok minął między Kaktusem a Pyskiem, a potem chyba półtora między kolejnymi, mniej więcej coś takiego, ale to bardzo szybko po sobie następowało. Tak, było 2016, 17, 18, potem... Chyba później była przerwa. Tak, pamiętam, że na początku, jak któregoś razu się spotkaliśmy na wywiadzie, bo już kilka ich było, to pamiętam, że mówiłem, że jak to rok po roku wydawać płytę. I to chyba było przy okazji trzeciego albumu. No dużo tego jest. No. Ale potem były 2018, a potem było 2020, Sorrento, czyli już dłuższa przerwa, a teraz naprawdę się nie śpieszyłam. To znaczy i tak się śpieszyłam momentami, ale mimo wszystko jakby ten czas, to nie było dla mnie ważne, zależało mi, potrzebowałam czasu. No i dobrze, na dobrą sprawę. No poszłaś w innym kierunku, więc jakby... Musiałam się odnaleźć na nowo. Tak, a już szykujesz materiał na kolejną płytę, czy też będziesz już teraz na spokojnie? Nie, nie szykuję. Nie szykuję, nie mam takiej potrzeby. Chcę bardzo, żeby Dzika miała swoje życie długie. Potrzebuję tego wręcz. Właściwie to kocham tą płytę, chcę ją grać.
myślę, że ten w ogóle też, kiedy mówię o niej, to nie umiem, kiedy mam dużo właśnie rozmów, wywiadów, ten taki promocyjny czas płyty, to w ogóle bardzo zabiera moją energię i nie mogę wtedy za bardzo tworzyć. Muszę potem odpocząć, czuję, że muszę odpocząć, pograć koncerty i dopiero będę myśleć o nowych rzeczach. A właśnie, bo jeżeli chodzi o koncerty, teraz jakby będzie się zbliżało lato, czyli te wakacyjne koncerty, festiwale i tak dalej. Będziesz to łączyła z Sorrento i z wcześniejszymi albumami, czy skupisz się na Dzikiej? Po pierwsze, zagram jesienią trasę, której jeszcze cały czas nie ogłosiliśmy, ale oprócz warszawskiego koncertu 26 listopada, ale zaraz ją ogłaszamy, więc będzie na moich Instagramach i tych innych wszystkich socialach. W lato no to pojeżdżę sporo z letnimi brzmieniami, z koncertem Babie Lato, czyli tym babskim takim wcieleniem letnich brzmień, co wydaje mi się super cool i będzie strasznie wesoło. No i zagram dwa swoje koncerty w ramach letnich brzmień w Krakowie i Gdańsku. No i pogram też plenery letnie w różnych miastach. Na maksa się cieszę i wiesz, jak to jest z koncertami plenerowymi, tymi festiwalowymi. One często są dość krótkie, bardzo trzeba się ograniczać w czasie, więc strasznie to jest trudne decydować, które piosenki mają wypaść, bo ja bym strasznie chciała grać Dziką, ale pewnie będziemy grać takie bardzo energetyczne sety, pewnie omijając ballady, a ballady i w ogóle poświęcony taki totalnie czas Dzikiej to będzie ta jesienna trasa. Także no nie wyobrażam sobie trochę nie grać Kaktusa na tych plenerach, albo na przykład może Kimchi. Zobaczymy, nie wiem, ale na pewno w większości to będzie Dzika. Patrząc na to, że już wydałaś ile utworów? 60, jakoś około 60 utworów. Tak? Na tych nie wszystkich... wiem, nie liczyłam. Wiesz, zazwyczaj jest 10 utworów, 10-12 utworów, 10 razy 5 jest 50, więc 50-60. No, podejrzewam. Może tak być. I wybierz z tego, nie wiem, 10 na takich krótkich, gra się 10 utworów? Tak, jakiś najczęściej tak? Około 10, myślę, że tak, bo często festiwalowe koncerty nie trwają godziny, tylko są krótsze, około 45-50 minut. Często tak jest. No to nawet mniej. To, no, niestety. 7-8. Ale różnie to bywa. Czasem można zagrać godzinę, wtedy wiesz, nie trzeba się aż tak ograniczać. A no tak, no to wtedy jest lepiej, nie? No masz większe możliwości. Ja chcę im dłużej, tym lepiej, jak dla mnie. No to 60 razy 4 minuty, zazwyczaj utwór 3-4 minuty. Obliczę teraz, ile powinien trwać koncert Bowski. O Boże. Zadanie na maturze. Już wkrótce. Dobrze, tak. Już byłam kiedyś w grze Milionerzy. No. Na TVN-ie? W tej takiej planszówce, bo jest też planszówka i jest tam. Co jakiś czas dostaje zdjęcie od kogoś, jak ktoś gra w tą grę, że... A faktycznie, że tam masz pytanie coś o tam na temat jest siebie. O kaktusa, tak, jest jakieś pytanie. Ale czas, słodkie. Fajnie, to taki level up trochę. Super, też mnie to byłam cieszy. Byłam jako pytanie w Milionerach. Ekstra, nie? Bo jest ciekawe, czy było w tych takich telewizyjnych. No. To by było coś. To jeszcze większy fame, słuchaj, no wtedy to już po prostu cała pieniędzy, wielka kariera. Wow, dokładnie. Szałciał. Drugie pytanie. Yes. Mam jeszcze drugą wersję tego, co ty powiedziałaś, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć. Jezu, nie wiem. Mów, słucham. Nie wiem, szałpał, świst, pist. Widzisz, edukujemy się nawzajem. Biorę to. Drugi utwór, Nie ma nic. Nie ma nic, tak? To jest ten z twojego top 3? Tak. Wow. Zaskoczona jesteś? Super, no. Właśnie, bo on jest taki strasznie pesymistyczny. Tam... Jak ja, nie widzisz? Tam po prostu nie zostawiam nawet grama nadziei, że będzie lepiej. Ale ja uważam, że ten utwór jest na maksa mocny i strasznie go lubię. I on ma w sobie coś takiego... Pamiętam, że wtedy myśleliśmy o tym trochę, że jak już on powstał, że coś ma w sobie z Ciechowskiego wręcz, z tej jego energii takiej muzycznej. Uwielbiam w ogóle Grzegorza Ciechowskiego i jego piosenki i teksty. Jest jednym z tych takich twórców jak Kora dla mnie totalnie posągowych polskiej muzyce tamtych lat. No i ja zaczynam tą piosenkę śpiewać od śniłam, że biegnę i naprawdę tak było. Po prostu wtedy zaczęła się wojna w Ukrainie i po prostu jakoś to bardzo, to mi się po prostu śniło z dnia na dzień cały czas, bo to było takie mocne, jakieś przerażające. Wiesz, działo się tak blisko, znaczy dzieje się tak blisko cały czas. I to jakoś zatrzęsło naszym światem chyba, bo po prostu oprócz tego, że
przyjeżdżali do nas ludzie, przyjeżdżali, to jednak no, to wynikało z takiego trochę egoistycznego też lęku o to, co z nami będzie. Przecież to jest za naszą granicą i to taką, no że naprawdę, no po prostu tuż obok, tak? Tak. Że niektórzy widzą to z okien swoich. Więc trochę o tym jest ta piosenka, tak naprawdę. I w sumie powiedziałaś to, co nie mówiłaś w żadnym wywiadzie, bo chyba nikt cię chyba nie pytał. Właśnie o to, praktycznie nikt mnie nie pyta o tą piosenkę, tak. Ja czuję się wyjątkowy. To błąd. No i ale teraz, żeby nie było, że jestem aż tak wyjątkowy, nie mogę sobie aż tak słodzić, bo wiesz, nie zasnę, to teraz banałem polecę. Yes. A możesz zgadnąć, jaki utwór tutaj sobie wymieniłem. Nie, no musisz mi powiedzieć, sorry. Ziemia się pali. Och, pali ci się? Pali mi się. No to fajnie. Mi się też pali. Totalnie. Powiem ci, że ten utwór, no to naprawdę sztos. Cieszę się, że jest ogień. Ale teraz masz wyzwanie, wiesz o tym. Musisz powiedzieć coś, czego jeszcze nie powiedziałaś w żadnym wywiadzie. Dobrze. Powiem coś, czego jeszcze nie powiedziałam w żadnym wywiadzie. Czy zauważyłeś, że jest jakaś różnica między długością trwania piosenki na YouTubie, a tą na Spotify? Dzisiaj jest dzień bez kłamstwa, więc powiem, że nie zauważyłem. To zwróć uwagę, nikt tego nie zauważył, ale piosenka na YouTubie nie ma jednego refrenu. Dlaczego? No tak wyszło. Nie będę zdradzać szczegółów, ale dla dobra teledysku tak się stało. Tego nikt nie wie i nikomu o tym nie powiedziałam, tylko w tym wywiadzie. Yes. No a oprócz tego kręciliśmy teledysk Do ziemia mi się pali w totalnie crazy sytuacji. To było nocne zdjęcia. Jeździliśmy sobie, wbijaliśmy do różnych miejsc, na przykład na imprezę do znajomych, dalszych i bliższych, albo do baru Przejście. I ten bar Przejście to jest taki świetny bar karaoke w Warszawie i serdecznie polecam. Jest to kultowe miejsce. Nie byłem. No, to żałuj. Proponuję pójść, ale tak, na piweczko i jako widz. Możesz też. Albo najlepiej ekipą, że jednak odważyć się zaśpiewać, bo naprawdę tam śpiewać każdy może i to jest wspaniałe. To jest miejsce takie, wiedzą o nim warszawiacy i warszawscy studenci i to jest naprawdę bardzo kultowe miejsce. Dobrze, to wybiorę się. Świetnie. Dobrze, może się tam spotkamy. O! O, super. No, mi się naprawdę ziemia pali i zawsze mi się paliła, więc to jest bardzo o mnie. I też cieszę się, że niektórzy pisali, o Boże, nareszcie coś, takie, jesteś taka inna tutaj, a ja sobie myślałam, jak to inna, przecież jestem totalnie ja, nie wiedzieliście o tym. I teraz zauważyłam, że właśnie może nie było tego widać, że mam w sobie taki ogień, wiesz o co chodzi, bo ta piosenka ma w sobie ogień. Tak. I to totalnie mam. I to jest jakaś duża część mnie. A może po prostu nie znali cię z tej strony. Dokładnie. Tak, takiego ognia piekielnego na stole tańczącym. Jest taki piekielny, bez przesady. A jest tam jakiś fragment w tym tekście, jakby sobie tak przewertowałaś w głowie, który przemyciłaś coś z erotyków? W tym konkretnym tekście? Tak. Nie, nie, nie. W tym tekście dla mnie najważniejsze jest żyję mocno, bo mi wolno. I śpiewam głośno, bo mi wolno. I to jest tak cudownie śpiewać. I wrzeszczeć a na końcu. Ci nie wolno? A tobie? No nie wolno mi tego, co sobie sama zabronię gdzieś, albo co mi zabraniają jakieś zasady społeczne, czy reguły. No to bo może inaczej. Musimy się jakoś dostosowywać. Czego ci nie wolno, a co byś chciała? Kurde, człowieku. Ty coraz lepsze pytania zadajesz, naprawdę. Nie wiem, co to będzie, jak się spotkamy za rok. Czego mi nie wolno, co bym chciała? O Jezu, chciałabym na przykład teraz wyjechać i wyłączyć telefon i właściwie bym mogła, ale nie zrobię tego, bo to by było bez sensu dla moich jakichś zawodowych spraw, ale marzę o tym, serio marzę o tym, by po prostu wyłączyć wszystko. Albo na przykład
Chciałabym zamknąć się w pracowni. To się trochę nie łączy, bo z jednej strony chciałabym uciec, albo z drugiej strony chciałabym zamknąć się w pracowni, też wyłączyć telefon i na przykład przez 2 tygodnie tam siedzieć i w ogóle nie wychodzić. O. I tylko, żeby ktoś mi dostarczał z jakichś najlepszych restauracji jedzenie. Bo ja kocham jeść pyszne rzeczy. Albo na przykład chciałabym strasznie pójść na imprezę i tak po prostu zaszaleć, odpiąć wrotki całkowicie, ale powstrzymuje mnie myśl o tym, co będzie się działo następnego dnia i tego jednak nie robię. A myślałam, że cię powstrzymuje na zasadzie takiej, że pójdę na imprezę, ktoś mnie jeszcze zobaczy, że... A nie, tym się nie przejmuję. Masz wywalone? Bardzo dobrze. I tak od jedzenia przejdźmy do tych erotyków, o których już rozmawialiśmy. Tak. Dlatego, że ty je uwielbiasz. I tak, i zawsze ciebie, są, na każdej płycie. No właśnie, mam dla ciebie takie totalnie wystrzałowe wyzwanie... opowiedzieć mi top 3 swoich ulubionych wersów z całej twojej twórczości, które są inspirowane erotykami. Inspirowane, czyli po prostu są erotykami. Albo są erotykami. Oh, Boże, czekaj. I weź teraz te 60 utworów. No na tej płycie jest zanurzam się w tobie jak w rzeki nurt. Tam skraca się oddech, przyspiesza puls. To jest to. I w ogóle cała ta piosenka. XYZ. Uwielbiam tą piosenkę. Raz, dwa, trzy, liczę godziny i dni. Cztery, pięć, zmieniasz fikcję w rzeczywistość. Sześć, siedem. To ta piosenka też ma w sobie te wersy. I która jeszcze? Czy ta ma wersy, nie całość, tylko wersy? No pewnie nie, całość. Bardzo lubię Będę przy tobie. To jest piosenka, którą lubię bardzo grać na koncertach i szczerze zawsze ją gdzieś wciskam w setlistę. Ona w sobie to ma i jest w zwrotce. Gdy ciebie nie ma obok, dudni mi w uszach samotność, szelest włosów, trzask palców rąk i tak dalej. Jakby tam jest dużo takich dźwięków, znaczy nazw, słów wszystkich takich jakichś bliskich, takich, nie umiem tego opisać dobrze. No i mamy top 3. No właśnie. Chyba, że jeszcze będziesz... Chyba to jest to, jeszcze no tak, to chyba te. Z Kaktusa to jeszcze Składak jest taką piosenką, która ma w sobie trochę tego chyba. Jeśli miałabym wybierać piosenki ze swojej twórczości, które bym najchętniej wykonywała, to chyba są właśnie te bardziej balladowe. I w ogóle sobie teraz pomyślałam, że jakby było ekstra zrobić kiedyś taki koncert z samymi tymi utworami, takimi wiesz. XYZ, Będę przy tobie, Kosmyk, Rzeka, Składak. The best of Bowska, ballady. Część dokładnie. Jeszcze parę płyt nagram i będzie taka składanka. No, już by była na dobrą sprawę. O, no. Symfonicznie. O Boże, nie, ballady nie mogą być symfonicznie. Nie, nie, to by nie było symfonicznie, to musiałoby być jakoś tak właśnie... Akustycznie, czy jakoś... Może bardziej akustycznie? Wersja ASMR. A, na przykład, jeszcze. Jeszcze zapytam się ciebie na sam koniec, bo powiedziałeś wcześniej, że na pewno będziesz grała Kaktusa na koncertach. No jest chodziło taka ci, szansa, jest. Tak. Ale chodziło ci o utwór, czy chodziło ci o utwór? Bo dużo, wiesz, że wielu artystów ma tak, że jeżeli wypuściło utwór, dzięki któremu zaczęli być rozpoznawalni, bo tak było w twoim przypadku, tak. To po iluś tam latach już mają dość. Mówią, że nie chcą tego grać, ale ludzie tego oczekują. U ciebie tak jest, czy jest wręcz odwrotnie? Myślę, że oczekują, ale nie mam tak, że jej nie lubię. Ja lubię grać tą piosenkę. Zresztą lubię też to, w jaki sposób ona teraz brzmi, bo brzmi inaczej z gitarą. Wręcz na początku wszyscy są, o Jezu, to Kaktus? Wiesz, to jest to i to jest strasznie fajne. I totalnie nie mam tak, że mam dość tej piosenki. W ogóle. Ale lubię, jak ludzie z publiczności krzyczą już też inne nazwy piosenek, że jeśli chcą je słyszeć na bis, to jest zawsze dla mnie takie wow, super, czyli pokochaliście coś tak samo bardzo, że na przykład Dziką chcecie słyszeć, albo Iskry. Iskry są takim bardzo koncertowym utworem, super działającym. Albo Rakiety. Rakiety mają też w sobie ten vibe. Tak, dokładnie. Ja się nie mogę doczekać twojego koncertu, tym razem w Warszawie. Yes! Na pewno przyjdę, bo jestem ciekawy tych nowych brzmień, jako twój wierny słuchacz od samego początku. Cieszę się. Cudowny. To czekam na recenzję w takim razie. Dobrze, oczywiście. Cudowny album, powtórz to jeszcze raz. Cudowny, słuchaj. Cieszę się. Wyśmienity, boski, dziki. Wspaniale.
Czyli kochasz go. Kocham. Dobrze. Chodzi o to, że po prostu nie zawiodłem się. Jak zwykle. Nuda. Weź coś wydaje. Happy me. Jakiegoś, wiesz, bezsensownego. Nie. Dziękuję ci bardzo. Widzimy się wkrótce na jakimś warszawskim koncercie. Tak jest. Zapraszam. Albo w barze Karaoke. Tak, właśnie. W barze Przejście. Tak? Albo gdzieś na mieście. Albo po prostu właśnie spotkamy się na mieście na jakiejś imprezie. Przetniemy się. O właśnie. Ja w czerwonej kurtce, ty w serduszkach. Tak. Bo musimy tak codziennie teraz chodzić, żeby się spotkać. Tak. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Jo.